Witam wszystkich, to blog Odkrywcy. Jesteśmy Rabka Zaryta. Idziemy na Lubań Wielki. Jeden z ciekawszych szczytów Beskidu Wyspowego. Cel jest na dzisiejszy dzień na razie Perch Borkowskiego, Żółty Szlak. Tak więc liczę, że będzie ciekawie. Na razie chwila asfaltu, aby się wbić na ten Żółty Szlak. A my spotkamy się już na Żółtym Szlaku. Jak widać, Lubań w pełnej okazałości. Tam, gdzie ta wieża u góry, tam będziemy wchodzić. Potężne obszarowo wzniesienie. Wysokie z naszej perspektywy, gdzie jest sporo do wejścia. Naprawdę z naszego poziomu wygląda to bardzo imponująco. Widać, że jest co wchodzić. I bardzo dobrze, w końcu jesteśmy w górach. Jesteśmy w Beskidzie Wyspowym. Jeżeli ktoś nie wie, a wielu nie wie, to taki Beskid również w Polsce mamy. Skręcamy w prawo. Jak widać, jeszcze szlak tutaj Beskidu Wyspowego. Ten tutaj z napisami. Idziemy dalej. A cały czas idziemy do góry, widać, że jest troszkę błota, ale nie ma tragedii. Na razie szlak jest dobrze oznakowany i pomalutku cały czas do góry. Na razie szlak nie jest zbyt stromy, nie ma większego problemu, żeby iść. Interesuje nas właśnie Lubań, który jest bezpośrednio przed nami. Na razie tak ten szlak prowadzi bezpośrednio do niego. Tak więc nic tu drogi nie nadkładamy. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Czy będzie większa stromość, czy też nie. Na razie jest bardzo, bardzo fajnie. Z lekkim zmęczeniem, ale na razie taki lekki rozruch. Bo oczywiście dzisiaj na Lubaniu się nie kończy trasa. A wręcz przeciwnie, tam się będzie dopiero zaczynać. Mały szlak beskidzki do Bielska Białej. 137 km. Ale to dopiero od Lubania. Na razie trzeba na niego wejść. No już są bardzo fajne widoki. Już się mogą podobać. No i co? Idziemy cały czas do góry. No idziemy dalej. Jest troszkę bardziej stromo, ale cały czas nie ma tragedii. To jeszcze nie są wielkie trudności. Szczególnie na możliwości Beskidu Wyspowego. To jest jeszcze nic. Ogólnie spodziewam się, że może być trochę trudniej. Ale raczej nie jest to ekstremalny szlak. Zobaczymy, co nas będzie czekać w dalszej części wchodzenia do góry. Jest trochę błota. Czasami trzeba omijać ścieżkę, gdzieś tam przeskakiwać. Ale na razie nie ma źle. Nie ma z tym większego problemu. No, piękne widoki. Coraz ładniejsze. Coraz ciekawiej to wszystko wygląda. Super, na razie jestem zadowolony. Rewelacja po prostu. No tu już szczyt Lubania się zgubił za drzewami. Ale mamy go cały czas przed sobą. Po pierwsze jakiś ciekawy nowy stolik. Jakieś siedziska, widać, że jest to dopiero co zrobione. To pokazuje, że coś się tutaj dzieje na tym Lubaniu, w tym Beskidzie Wyspowym. Można chwilę odpocząć. Przepiękne tu widoki. Można się delektować całą panoramą. Tutaj tej łąki, tej hali, tych szczytów przed nami. Naprawdę rewelacyjnie. I jeszcze raz, no jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o Beskidzie Wyspowym, nigdy tu nie był, zachęcam do przyjazdu tutaj. Naprawdę to znowu inne góry niż Beskid Śląski czy Żywiecki. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Jest wiele fenomenalnych szczytów, wiele ekstremalnych wejść. Naprawdę rewelacyjne góry.
No nic, my idziemy dalej, bo czas zaczyna pomału nagryźć, mimo że jest wczesna pora, ale my idziemy dzisiaj aż do Kasiny Wielkiej, tak więc to jeszcze sporo, ponad 20 parę kilometrów. Tak więc to na razie. To cały czas idziemy żółtym szlakiem Borkowskiego, percią Borkowskiego. No, mamy odcinek, który idzie już trochę bardziej stromo, jest trudniej. Tu już trzeba się troszkę bardziej wysilić, zwłaszcza jeżeli idzie się z ciężkim plecakiem. Ale cały czas jeszcze nie ma tragedii. Wiadomo, musimy wejść wysoko, więc do góry też trochę będzie. Ale teraz chyba przed nami trochę mocniejszy odcinek, bardziej stromy. Tak więc, będąc tutaj, no trzeba się z tym liczyć, że jest kilkaset metrów do wejścia. Będzie trochę trudności i trzeba się będzie oczywiście zmęczyć. Ale na szczycie oczywiście czeka nas nagroda w postaci pięknego schroniska z lat 30. Jedno chyba z najładniejszych w Beskidach. No tu już jest ciężko. No nie wziąłem kijków, szkoda. Przydałyby się tutaj. No jak widać, o, może kamera tego nie pokazuje, ale jest trudno. Trzeba już z siebie troszkę energii wykrzesać, żeby tutaj wejść. Oczywiście w miarę rozsądnym również tempie. No i tak to wygląda. Jest sporo do góry, a przed nami w ogóle jest fajna ścianka. A więc wchodząc na Lubań, wchodząc na szczyty Beskidu Wyspowego, liczcie się z pochyłościami, trudnościami, siłą podejść, bo one zawsze będą. Wiadomo, raz mocniejsze, raz trochę słabsze, ale zawsze. No tu widać, że jest sporo do góry. Szczególnie ta ścieżka z lewej strony. No wygląda naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Bardzo stromo. No ciężki odcinek. Tak to wygląda na dół. Widać, że już ładny kawałek przeszliśmy. Sporo już weszliśmy do góry. I z każdym krokiem zbliżamy się do celu, czyli do szczytu tej monumentalnej góry, jaką jest Lubań Wielki. Jeszcze raz polecam każdemu, kto nie był. Spotkamy się po chwili. Muszę tu wykrzesać trochę więcej sił, żeby tu wejść. No cały czas, jak widać, bardzo strome podejście. Naprawdę solidny kawał trasy. Bardzo długi, bardzo stromy odcinek. Oczywiście, jeżeli ktoś idzie tylko na szczyt Lubania, to nie będzie to wielki problem. Ale już ci, którzy idą dalej, muszą się z tym liczyć, że już tutaj samo to wejście jest naprawdę solidne, ciężkie, wysysające energię. Nie wiem, czy to widać,
ale jest tutaj bardzo, bardzo stromo. Tak więc krok za krokiem do przodu, do góry. Tutaj nie ma się co spieszyć. Jest tu zbyt ciężko, żeby na siłę gonić. Bo nie warto. Można się tutaj po prostu zarżnąć. A więc na razie idziemy spokojnym, równym krokiem do przodu, do góry i poskremiamy tą górę z każdym przebytym metrem. No kolejne solidne podejście, tym razem mnóstwo kamieni na ścieżce. Uważamy, żeby nie skręcić nogi. Są mniejsze kamienie, bardzo ruchome, większe i cały czas stromo, cały czas solidnie. Tak więc ten ciężki odcinek się nie kończy, tylko cały czas trudno, ciężko. A chyba większe trudności jeszcze dopiero przed nami. Zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. Szlak skręcił troszkę w prawo. Było rozwidlenie. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Bardzo ciężki odcinek. Cały czas te kamienie. Bardzo stromo. Choć znam na Lubaniu jeszcze trudniejsze odcinki. To jeszcze nie jest szczyt możliwości tego szczytu. Zobaczymy, jak tu będzie na szlaku. No docieramy do informacji. Już mamy do czynienia z rezerwatem przyrody Luboń Wielki. Natura 2000. No więc idziemy dalej do przodu. Widzę, jest ciut łatwiej, ale to chyba tylko chwilowe. Tym razem, jak widać, troszkę mniej kamieni. Za to mnóstwo korzeni na ścieżce. Dużo ich. Też niemałe drzewa tutaj są. No i co? I cały czas do góry. Do góry. Nie ma wytchnienia. Było kilkunastometrowe wypłaszczenie. I to wszystko. I znowu do góry. Znowu kamienie. I tak cały czas ciężko i do góry. Niby czytałem, że jest to również szlak dla dzieci, być może, ale jest ciężko i trzeba się z tym liczyć, wchodząc tutaj na ten Lubań. No fajnie te kamienie tu wyglądają. Coraz one większe. No chyba wchodzimy na jakieś wypłaszczenie. Zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy. Widzę jakąś malutką chyba kapliczkę. Sprawdzimy to. Tak, jakaś żołnierzom AK. Można chwilę tutaj odpocząć. No i co, my idziemy dalej. No, zaczynają się najciekawsze momenty szlaku borkowskiego. Perci, coraz większe skały, jak widać. To może nie są one ogromne, ale całe zwalisko mniejsze bądź większych głazów. No z tej strony wygląda to już fajnie. Gdzieś tam na górę prowadzi szlak. Tak więc no wszystko wskazuje na to, że będzie ciekawie. I na to tutaj liczę. Idąc właśnie tym żółtym szlakiem. Jak widać, jest wszystko dobrze oznakowane. Zarówno
główny szlak Beskidu Wyspowego, jak i Żółty Borkowskiego. Wszystko jest na razie świetnie oznakowane, bez zarzutu. Nie można się absolutnie do niczego doczepić. Tak więc jak na chwilę obecną wielki, wielki plus tego szlaku. No cóż, na razie jest, było chwilowe wypłaszczenie. Muszę pokazać ludziom śnieg. Śnieg, no jak widać, jak mój brat wskazuje, tu jeszcze jest sporo śniegu, szczególnie w tych zacienionych miejscach. Mimo że jest już bardzo ciepło, słońce świeci, ale jeszcze ten śnieg zalega. No tutaj pomalutku już szlak wchodzi na kamienistą do ścieżkę. Sporo tutaj tych głazów. No fajnie to wygląda. No i nie ma co ukrywać, tego się oczekuje właśnie idąc tym szlakiem. Różnych głazów, skał. To naprawdę dodaje tutaj klimatu temu wejściu. Naprawdę fajnie. No znowu szlak jest dość trudny, ale na razie nie ma źle. Zobaczymy, czy ta stromość będzie wzrastać znowu, czy też nie. No skały, czy skały, głazy bardziej. Bo to jeszcze nie są tutaj skały. Zobaczymy, co tu na trasie się jeszcze pojawi. No, tych wszystkich głazów jest coraz tutaj więcej. No przed nami cała ściana głazów. Jak widać. No fantastycznie to tutaj wygląda. Rewelacja. No i szlak prowadzi tutaj, po tych głazach. No jak słyszę, wiele z tych głazów jest ruchomych, tak więc uważamy tutaj wchodząc. No powiem szczerze, rewelacja. No byłem już na Lubaniu dwa razy, ale innymi szlakami. I to zdecydowanie nie jest to, co teraz. No kapitalna sprawa. Taka namiastka Tatr. Troszkę. Aczkolwiek tu nie ma żadnych ścieżek utorowanych, zrobionych. Tu się po prostu idzie wprost przez walisko głazów. Mniejszych, większych. No, jestem zaskoczony. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że ten szlak będzie tak poprowadzony wprost właśnie przez te wszystkie kamienie, głazy. Oczywiście jest to zaskoczenie zdecydowanie na plus. Naprawdę fantastyczna atrakcja tutaj na wejściu na ten Lubań. No jestem mile zaskoczony. No jesteśmy coraz wyżej. No. No trzeba tu uważać, żeby się gdzieś tam nie przewrócić. Ja tutaj jeszcze kameruję. Tak więc muszę uważać tym bardziej. No, ja już tutaj widzę Tatry. Rewelacja, jeszcze większa. No więc tutaj ta ściana głazów, tutaj Tatry na horyzoncie. O, świetna pogoda, świetne widoki. Czy trzeba czegoś więcej? Nie trzeba, tak więc przyjeżdżajcie tu na Lubań, bo naprawdę warto. Po prostu fenomenalna sprawa. Idziemy
cały czas tymi głazami, tą ścianą głazów w zasadzie. Ona się chyba nie kończy, takie mam wrażenie. Cały czas do góry, cały czas do góry. Ale czy my chcemy, żeby ona się kończyła? Nie chcemy, takich szlaków właśnie się domagamy. Takich szlaków chcemy. Żadnych asfaltów, żadnych dróg, tylko właśnie ciężkie wejścia, a szczególnie takie, gdzie tutaj skały, kamienie nam towarzyszą. Fantastyczne widoki, fantastyczne Tatry w oddali. Jak je tam będzie widać, zobaczymy. Troszkę je widać z kamery. No troszkę idzie przybliżyć, ale z oka wiadomo, widać więcej, nie? Mimo że jest tu przybliżenie na kamerze. No tutaj miasteczka w oddali. Zobaczcie, jak to jest już daleko, jak to jest nisko. Naprawdę już solidnie weszliśmy do góry. A to nie wszystko. My cały czas zasuwamy metr za metrem do góry. Bo cóż, nie ma innego wyjścia. Celem jest szczyt i tylko szczyt nas interesuje. Tak więc żadne wejście nam nie straszne. No jak widzicie, cały czas tutaj do góry. Nie wiem jeszcze, jak dużo zostało, a przynajmniej tą trasą, tymi głazami, ale troszkę jeszcze na pewno, bo nie widzę jeszcze wierzchołka tej ściany. Ogólnie wejście nie jest złe. Większość tych kamieni, tych głazów jest stabilna, ale oczywiście uważamy tutaj, żeby gdzieś nogi nie skręcić, żeby gdzieś nie wpaść do jakiejś dziury między kamieniami, bo to się może oczywiście zdarzyć. Chyba punkt kulminacyjny tego wejścia, bardzo, bardzo stroma tutaj ściana. Więc jak powiedziałem, to będzie chyba ostatni główny odcinek tej ściany, zobaczymy. W każdym bądź razie jest najbardziej stromy. No tu bardzo ciężki ten odcinek. Nie wiem, jak ze stabilnością tych głazów. No brat już tutaj wszedł do góry, tak więc... Ajajaj. Ogólnie mam mały problem z Achillesem, więc tym bardziej muszę uważać. No zabolało teraz. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. No te głazy chyba są coraz większe tutaj. No coraz większe i to coraz lepiej to tutaj wygląda. Widać, że jest oznakowanie. Wszystko tutaj gra. No kawał tutaj skały przed nami. No cały czas świetna panorama. Widoki są tutaj świetne. Tatry przed nami. Troszkę tutaj blade. Może to wina słońca, bo akurat tak pada. To już jest szczyt? A czy wierzchołek tej ściany? Nie, tu będzie teraz takie fajne zejście, wejście, fajnie. No, czyli tutaj już dochodzimy do końca tej ściany głazów. No. Opa, do góry. Świetnie, coraz lepiej. Coraz lepiej, coraz wyżej. Tak więc Perć Borkowskiego, żółty szlak na Lubań Wielki. Przyjeżdżajcie, wchodźcie. To jest to, czego nam wszystkim trzeba. Ciężkiej przeprawy, ciężkiego wejścia. Piszę, że tu na dole chyba jest jakaś grota.
tego nie wiedziałem. O, tu jest jakaś strzałka do groty. No widać, że jest tam jakaś dziura. Może tam zejść. Może ją będzie widać. Tutaj ze strony szlaku. No jak widać, na szczycie Lubania jeszcze nie jesteśmy. To jest co najmniej jeszcze tam sporo do góry. Ale weszliśmy już tą ścianę głazów. Nie wiem, czy to jest ta jaskinia, czy nie. Jest tutaj jakaś większa dziura ze skałami. Macie, chodź, czy pokaż, jak wygląda. Tu chodź, pokaż, jak wygląda. O, ktoś tu brat pokazuje, idziemy. Na pewno coś fajnego. Nie, fajnie to się prezentuje. Te skały wszystkie. Znowu będzie lepiej, nie? Ale... Tu cały czas są skały. Fajnie to wygląda. Świetna sprawa. Dobra, ja idę dalej. Spotkamy się po dłuższej chwili. Myślę, że jak będziemy znowu wchodzić do góry. No tutaj ścianę skał zostawiamy już za sobą. Tam za tym ścianą właśnie weszliśmy. Obeszliśmy to dookoła. Jeszcze tylko taka ściana przed nami. Żaden problem, jak widać. Niektórzy tu wchodzili wprost. Tu gdzie pokazuję nagranie. Teraz chyba szlak albo jest poprowadzony troszkę inaczej. Nie wiem, wiem, że tu też ludzie wchodzili. Otóż z lewej strony piękne skały. Cały czas nam już teraz znowu towarzyszą. Na razie, przynajmniej na razie na nie nie wchodzimy. No fajnie tu dodaje klimatu temu przejściu. Tutaj wszędzie skały. No tutaj widać lepiej. Tu jest lepiej, Mari. Skały, fenomenalne skały. No szlak cały czas jest świetny. Teraz może widoki są trochę mniejsze. Nie ma tu tych panoram zbyt fajnych, dużo drzew tu jest, ale za to właśnie skały rekompensują nam w pełni ten brak właśnie widoków. O, kawał ściany przed nami. I nie ma co ukrywać, będziemy tam do góry wchodzić. Bo oczywiście idziemy na szczyt. Sporo tu kamieni na ścieżce, tak więc cały czas uważamy. Dobra, na razie nie jest źle z pionem. Zobaczymy oczywiście, co będzie dalej. Ale co łatwe już się chyba kończy. I zaczyna się znowu ogień. No, solidnie tutaj. Kawał tutaj wejścia znowu. Chyba pomału zbliżamy się już do szczytu. Chociaż kto wie. Ale na pewno już jesteśmy bardzo wysoko. Więc do szczytu już na pewno daleko nie ma. No, kolejny trudny odcinek. Jest tutaj stromo. Ale damy radę, nie ma problemu. Tą ścianę zostawiamy za sobą. Tutaj nie widać, jak jest stromo, ale proszę mi wierzyć, że jest.
To jest ciężki odcinek trasy. Jeden z najcięższych, a może i najcięższy pod kątem właśnie strumizmy. Teraz już jest wypłaszczenie. Już jest tutaj w porządku. 170 tętna. 170. Tu już się zbliżamy chyba do szczytu. Tak to już wygląda. Tu już jeszcze jest troszkę do góry, ale już. Już malutko. A więc liczę, że spotkamy się już przy schronisku. No i dotarliśmy już ogólnie na szczyt Lubania Wielkiego. No, przed nami wieża jakaś sygnałowa, radiowa, która sama wygląda trochę jak schronisko. Schronisko jest tam troszkę dalej. No, widoki oczywiście świetne. W Beskidzie Wyspowym zawsze są świetne widoki. Tak powiedziałem, może nieduże schronisko, powstałe w połowie lat 30., ale bardzo fajne, bardzo klimatyczne. Zdecydowanie warto tutaj przyjść właśnie na szczyt Lubania, żeby zobaczyć to schronisko, podelektować się tutaj fajnymi widokami. No fajnie wygląda, może się podobać. A widoki są tutaj świetne. Oczywiście Lubań Wielki, jakby ktoś nie wierzył. Ponad 1000 metrów. No świetne jest to schronisko. Może się podobać. Nawet ta wieża właśnie radiowa robi tu fajne wrażenie, fajną robotę. Naprawdę sama wygląda jak schronisko. Tutaj w tej budce też są noclegi. Kiedyś tu spałem, kilka ładnych lat temu. No teren wygląda całkiem przyzwoicie. Fajne miejsce, żeby spędzić czas, przyjechać, przenocować. Jeszcze rzucę okiem z tej strony i na wieżę, i na schronisko. Tak więc co, wszystko z mojej strony. Wejście na Lubań Wielki zaliczone, żółty szlak, szlak Borkowskiego. Zaliczone, świetna sprawa, polecam każdemu. Tak więc Beskid Wyspowy, Lubań Wielki, naprawdę warto. Dla mnie to jest początek wypadu. My dopiero zaczynamy stąd wymarsz na mały szlak beskidzki, 137 km. Dzisiaj planujemy nocleg w Kasinie Wielkiej, ale to już na innym materiale. Tak więc trzymajcie ogólnie kciuki. Ostatni rzut oka na schronisko na Lubaniu. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.